Już 6 października o godzinie 18 na scenie Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika odbędzie się koncert charytatywny Munieki Przyjaciele na żywo i akustycznie. Muniek Staszczyk, wokalista zespołu T-Love, jest kolejnym muzykiem, który zagra na rzecz Puławskiego Hospicjum. Do tej pory dla puławskiej placówki zagrały takie gwiazdy jak Justyna Styczkowska, Edyta Geppert czy Urszula Dudziak. W ramach takiej ogólnopolskiej akcji Hospicjum to też życie, nazwa tej akcji bardzo nam się podoba i w jej ramach co roku odbywa się koncert i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że tak wielu artystów dużego formatu przyjeżdża do Puław, koncertuje na rzecz naszego hospicjum. Też mamy stałych odbiorców tych koncertów i tak ja jak wychodzę tam na scenę, żeby powiedzieć kilka słów, to jest taki miły moment, bo widzę wciąż tych samych ludzi, takich przyjaciół, którzy zawsze z nami są. Ale w tym roku mamy nadzieję, że będzie tych ludzi jeszcze więcej, że sprzedamy całą salę biletowaną, bo w tym roku Muniek Staszczyk i Przyjaciele. Już 6 października w Domu Chemika, który jest też zawsze gościnny dla nas i współorganizuje z nami te koncerty, odbędzie się przepiękny koncert charytatywny. Więc pieniądze, które tam zostaną wydane, zasilą kasę naszego hospicjum, a my zawsze zgodnie ze statutem zarobione pieniądze przeznaczamy na bieżące działanie hospicjum. Akcje, w których ludzie uczestniczą, wspierają hospicjum, są z nami i oprócz takiej wartości finansowej, która jest niezbędna, no to właśnie te takie spotkania też bardzo nam pomagają funkcjonować, kiedy wiemy, że otacza nas tak wielu przyjaciół. Dla chętnych, którzy chcą zobaczyć koncert, zostały jeszcze bilety na balkonie w cenie 130 zł, które są do nabycia w siedzibie hospicjum w godzinach od 9 do 16. Dochód z koncertu charytatywnego zostanie w całości przeznaczony na rzecz hospicjum. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?